Trwa trzeci dzień Intel Extreme Masters, za nami już kilka spotkań, więc pora na jakieś analizy, na jakieś rozmowy, a z kim lepiej analizować niż z komentatorem. Ze mną jest Maciej Morgan-Żuchowski, mój imiennik. Witaj Maćku. Witam Maćku również. Powiedz mi, za nami kilka spotkań, co na ten moment zaskoczyło Cię najbardziej, bo mieliśmy kilka takich wyników dość, powiedziałbym, nieoczywistych. Z jednej strony zaskoczyło mnie to, że zawodnicy Vitality mieli takie problemy w swoim spotkaniu przeciwko VG Gaming, bo wydawało się, że to będzie szybkie 2-0, ale jednak i na pierwszej, i na drugiej mapie męczyli się, szczególnie na tym Inferno, gdzie były dwie, trzy nawet dogrywki, więc to trochę było takie zaskoczenie i ogólnie też takie, że Fnatic już musi walczyć, powiedzmy, że w drabince przegranych. Chodzi oczywiście mi o ten bilans, który powoduje, że teraz Fnatic musi wygrywać wszystkie mecze. To też wynika z tego, że im kibicowałem zawsze i lubili w Katowicach wygrywać. Dlatego nadal liczę, że chociaż awansują do fazy kolejnej, do fazy legend, no ale czas pokaże, jak będzie. Właśnie, jeśli chodzi o kwestię kibicowania, bo ciekawi mnie ta kwestia. Dla kogoś, kto od tylu lat żyje sceną, komentuje ogromne ilości spotkań, czy te mecze mają jeszcze jakiś pokład emocjonalny, czy budzą w tobie emocje, kibicujesz jakimś drużynom, czy może podchodzisz do tego tak chłodno, zawodowo? Dosyć często o tym mówię, że ja po prostu lubię drużyny, które grają dobrego Counter-Strike'a, więc możemy sobie to taki wniosek wyciągnąć, że wychodzi na to, że lubię drużyny, które aktualnie są najlepsze, które wygrywają. Niektórzy powiedzą, że to jest sezonowiec, ale z drugiej strony no chyba lepiej jest oglądać fajnego Counter-Strike'a przygotowanego i skillowego niż takiego wymęczonego. Więc nie mam ekip, którym kibicuję tak, że naprawdę śledzę wyniki, jak przegrywają, to gdzieś to mnie boli, ale od dłuższego czasu właśnie było to Fnatic i było jeszcze stare TSM, czyli dzisiejsze Astralis. On tak się złożył, że Astralis akurat gra świetnego CS-a i dominowało scenę, więc te dwie drużyny na pewno jakieś emocje we mnie zawsze wzbudzały, szczególnie Fnatic. Jeżeli natomiast mówimy o polskich ekipach, no może nie tyle nie przepadałem za Virtusami, ale po prostu nie byłem kibicem, o czym często mówiłem otwarcie. Dzisiaj jest to zespół świeży, nowy i trzymam kciuki za polską drużynę. Nie tylko za Virtus Pro, za pozostałe składy również. A czy w związku z tym komentowanie spotkań polskich drużyn jest trochę cięższe chyba niż komentowanie spotkań z drużyn zagranicznych, bo w momencie, w którym zachwycasz się przeciwnikiem, możesz zostać uznany za kogoś nieodpowiedniego, tak? Może się to nie podobać kibicom. Tak było właśnie kiedyś, szczególnie w tych spotkaniach pomiędzy Fnatic a Virtus Pro, no ale wrócę do tego, co mówiłem przed chwilą. Jeżeli jest dobra gra, fajna gra, no to ja to potrafię docenić. Nawet jeżeli w takim meczu Polacy przegrywają, no to na pewno błędem komentatorskim byłoby, gdybym nie docenił rywala Polaków. Skoro zagrał świetnie, no to trzeba to pokazać. Nie można tego unikać. Ja tak to robię i komuś się to może podobać, komuś nie, ale patrząc obiektywnie, wydaje mi się, że jednak robię to dobrze. Tak patrząc jeszcze obiektywnie i biorąc pod uwagę dotychczasowe mecze, który zawodnik według Ciebie na ten moment popisał się najbardziej, bo wczoraj rozmawialiśmy z Łukaszem Pożyczkiem i doszliśmy do wspólnego wniosku, że chyba nie ma jeszcze nikogo, kto tak na dobre wstrzeliłby się w tego Majora i jakoś przegonił te resztę stawki. Nie ma, bo faktycznie jest jeszcze dosyć wcześnie. Oczywiście możemy spojrzeć na same statystyki i z tego wyciągnąć wnioski, no ale tych meczów nie było tak dużo, żebyśmy powiedzieli, że ktoś naprawdę gra fenomenalnie, że na pewno zawędruje daleko. Z jednej strony na przykład James, Sniper, okej, widzieliśmy, że gra dobrze, ale to też no jeszcze chyba za wcześnie, aby się tym wszystkim zachwycać. Myślę, że kilka dni to będzie taki dobry okres, żeby kogoś zweryfikować, bo możesz mieć dobry dzień, dwa, może trzy, ale czy utrzymasz to przez kolejny tydzień albo podczas kolejnej fazy, no tego jeszcze nie wiesz. A dla Ciebie jako dla komentatora ta zmiana formatu, która została wprowadzona, jest w porządku, bo z jednej strony mam mecze w teorii bardziej sprawiedliwe, ale z drugiej strony masz też więcej pracy, tak? Bo tego komentowania jest jednak więcej. Nie narzekam na to, że mam więcej pracy na pewno, jeżeli dzień pracy jest rozpoczęty tak, jak powinien i zakończony tak, jak powinien. Oczywiście tutaj mam na myśli pierwszy dzień tego Majora, gdzie był problem techniczny na samym początku i później jeszcze wystąpił problem techniczny w połowie dnia, więc pomijając takie rzeczy, jest tak najbardziej okej. A wracając do samego systemu, podoba mi się to, że mamy te mecze BO3, ale myślę, że i tak wolałbym, aby mecz o awans był po prostu meczem BO1. Ja wiem, że jest dużo opinii
takich, że no skoro masz awansować dalej, to fajnie jest pokazać się w meczu BO3, żeby później w kolejnej fazie, już mówimy bardziej o Champions, żeby nie odpaść w takim meczu. No ale takie drużyny mogą być zawsze. To, że mamy mecz BO3 o wyjście, wcale nie oznacza, że taka drużyna naprawdę będzie jakoś świetnie przygotowana, bo tak naprawdę zależy to wszystko od dnia i przede wszystkim od przeciwnika, na którego trafisz, więc... Mecz drużyny z bilansem 0-2, czyli 1-2 jak najbardziej, bo 3 jestem za, ale zwycięzców mimo wszystko zostawiłbym na jednej mapie. Spodziewasz się jeszcze jakichś zaskoczeń, ale bardziej w tej kolejnej fazie nowych legend, gdzie mamy już te czołowe ekipy? Wydaje mi się, że zaskoczenia mogą się pojawić wtedy, gdy drużyny, które awansują z tej obecnej fazy, nie dadzą sobie rady. Tak jak na przykład mamy Energy, które awansowało bez straty mapy, bez spotkania przegranego z bilansem 3-0. Ale z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby drużyna po prostu tej kolejnej fazy nie przeszła. Wiemy, że jest to zespół, który już gra na tej światowej scenie, który potrafi zagrozić tym najlepszym ekipom, ale jednak no, nie chcę nikogo wskazać bezpośrednio, bo to jest naprawdę bardzo trudne, szczególnie podczas takiego formatu. Gdyby to była jakaś drabinka, jeszcze moglibyśmy dyskutować, ale przy tym formacie, systemie szwajcarskim, trudno jest mi wskazać taką ekipę po prostu. A z tych legend, bo jednak mamy drużyny z problemami, tak? Mamy Complexity, mamy Face, te drużyny sobie radzą teraz, no... Krótko mówiąc, jak radzą, więc nie wiadomo, czego spodziewać się po nich w Katowicach. To właśnie, może właśnie w drugą stronę powinienem powiedzieć. Dałem przykład jako Energy, jako przykład, ale to jest zespół, który musiał przechodzić tę fazę aktualną, a może właśnie te legendy będą zawodziły przez to, że się jeszcze nie wdrożą w tego majora, więc okaże się, że te legendy, które były z poprzedniego turnieju legendami, kilka z nich zawiedzie, ale tak jak mówię, no nie chcę wskazywać bezpośrednio ekipy Complexity, no nie wydaje się, żeby to była drużyna, która miałaby awansować dalej, ale z drugiej strony to jest ten system, który no jest nie tyle losowy, ale po prostu stwarza okazję takim ekipom. Myślę także o drużynie Big, jak sobie poradzi, bo była ta zmiana, jest Xantares, który gra fantastycznie, ale pytanie, czy on sam wystarczy, czy ewentualnie z Tapsenem, na to, żeby awansować jeszcze dalej. Może na koniec takie pytanie jeszcze, które pewnie Ci się spodoba. Wszystkie mi się podobają na I zweryfikujemy Cię na koniec. Powiedz mi, kto Twoim zdaniem koniec końców wystąpi w wielkim finale? Masz dużo możliwości, więc strzelaj. Virtus Pro, który ma już zapewniony awans. Czy chyba, że o czymś nie wiem. Nie, no mów, ja słucham, mów. Słyszałem, że jest, ale mogę się mylić. Jakby wierzę Tobie, no. Nie, no tak całkiem serio. Wielki finał. Kogo byśmy mogli zobaczyć? Astralis. Zostawimy Astralis. Niech będzie Made in Brazil. Odważna decyzja, biorąc pod uwagę, że wiele osób typuje Brazylijczyków nawet jako takie trochę rozczarowanie. Rozczarowanie, ale dlatego ja będę inny. Niech będzie Made in Brazil i Astralis. Okej, no to sprawdzimy to po turnieju. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję.